Dzień dobry! To jest kolejny odcinek DD od kuchni i jak pewnie zdążyliście zauważyć, Oskar wygląda dziś inaczej, dlatego że to jest Ocia. Yy, dlatego że Oskar jest zajęty pisaniem scenariusza po tym jak jednym prostym trikiem wyrzuciłem do kosza ileś godzin jego mm -hmm. przygotowań do opisywania nam wallaki, więc yy, postanowiłem dzisiaj zaprosić ocie, żeby porozmawiać o DD w, bardziej w kontekście Kogoś, z kto punktu się na widzenia nie graczy? Zna. Nawet nie, z Bóg, punktu to... widzenia graczy, ze względu na to, że jest taka rzecz, która mam wrażenie, że zawsze prędzej czy później pojawi się w, w każdej kampanii, w każdym dłuższym graniu wspólnym i jest to pewna dynamika pomiędzy graczami. I mam wrażenie, że mamy kilka przykładów na problemy, które się pojawiły między, w naszej, wśród naszej czwórki, i to są często problemy, które. To mówiliśmy też z skarem parę razy, że yy, yy, moje ulubione określenie, moje ulubione powiedzenie, jakie istnieje, czyli warto rozmawiać. I generalnie jest tak, że jeżeli macie spędzić rok z jakimiś ludźmi na graniu w DD, to prawdopodobnie, jeżeli pojawią się jakieś problemy, frustracje, jakieś sytuacje, w, które, w których nie czujecie się dobrze z tym, co się dzieje w trakcie gry, albo coś wam się nie podoba, to trzeba o tym mówić, bo jak się o tym nie mówi. I o tym nie rozmawia, to jest tylko gorzej, nie? I my już ze Skyrim jesteśmy powiedzmy w, te, w, tej, w tej drugiej ekipie, w której gramy prywatnie, już na tyle długo gramy ze sobą, że praktycznie po każdej sesji mamy dyskusje. Czasem to są dyskusje, które są trudne albo, albo burzliwe, ale jakoś jakby jesteśmy nauczeni tego, żeby oddzielać mimo wszystko to, co. Jakby nie, nie mamy problemu z powiedzeniem pewnych rzeczy, i tak jest w każdej ekipie, myślę, że to nie jest nic dziwnego, a i myślę, że to są też doświadczenia, z którymi warto się podzielić. I zacznę od tego, że wydaje mi się, i wydaje mi się, że to jest dobry początek na tę rozmowę, problem, z którym się zderzyliśmy mm, całkiem niedawno i kilka razy, mianowicie i, i tu, tu mam wrażenie, że my możemy mieć, mieć ciekawą dynamikę, dlatego że mam wrażenie, że mam, jesteśmy po dwóch stronach y, w, y, pewnego problemu. To znaczy hmm. ja wiem o tym i na temat siebie. Ja wiem o tym, że jako gracz jestem często zbyt, nie wiem jak to powiedzieć, za dużo. Zbyt generalnie, znaczy to może ja spróbuję powiedzieć, jakby wydaje mi się, że tutaj chodzi o to, że e, jakby grasz tak bardzo aktywnie i z reguły twoje postacie mają... Są wygadane, tak, obojętnie czy są na przykład, mają wysoki czy niski intelekt, to raczej są wygadane, więc tak naturalnie przychodzi ci, yy, yy, nie wiem, inicjowanie rozmów, czy dołączanie swojej postaci do dialogów i czasami też, że tak powiem, kradzież tych scen, w takim też dobrym sensie, tak, no bo masz duże doświadczenie jako gracz, masz dużo pomysłów, yy, masz często, nie wiem przychodzi ci do głowy super śmieszna rzecz czy coś, i generalnie jakby jest cię dużo w tych sesjach, prawda? Mhm. A, a są osoby, czy to obojętnie osoby, że to wynika na przykład z mojego doświadczenia w werpegowaniu, czy po prostu z natury, nie wiem, cichsze, mniej wygadane. Nie wiem, ja nie uważam siebie generalnie za osobę mniej wygadaną, ale zauważyłam, że generalnie w werpegowaniu ja raczej jestem na tym dalszym planie, nawet jeśli moja postać na przykład ma wysoką charyzmę, czy ma cechy, które nie wiem, czyniłyby tę postać, Stać dobrym przywódcą, czy dobrym jakimś tam, nie wiem, rozpoczynaczem konwersacji. I ja się generalnie bardzo tak nie lubię przypychać o, o uwagę przy stole. I, I czasem to może prowadzić do frustracji której ze strony albo nawet obu, tak? Mhm. To znaczy, powiem tak, ja mam. Z, ja, ja, jakby, jestem po tej stronie, która ma prościej, tak? No bo ja jakby to... to moim, moim jakby weapon of choice, jeżeli chodzi o wybór postaci w D&D, to prawdopodobnie byłaby postać, która ma wysoką charyzmę, jest wygadana, trochę złośliwa, generalnie zawsze się pcha do przodu i wiesz, ja zawsze jak grałem w RPG, nawet komputerowe, to zawsze grałem tymi postaciami, które są w stanie zagadać przeciwnika na śmierć, mm -hmm. zanim zdążą y, stanąć do walki, tak? Albo przekonać przeciwnika, żeby przeszedł na ich stronę. I mniej więcej coś podobnego robię w RPGu i gdybym był sam w tym wszystkim... To prawdopodobnie bawiłbym się świetnie, nie? Więc, jakby to, to jest po, po, o tyle dla mnie mniejszy problem, że ja, jakby nie jestem sfrustrowany ze względu mm -hmm. na to. Jakby to jest dla mnie okej, okay, nie? Ale, jakby gramy to, to, co też powtarzaliśmy wiele razy, że granie w RPG to jest jednak aktywność jakaś wspólna i wspólne układanie historii, i nie można patrzeć na to, że ja się dobrze bawię, ktoś inny mnie nie obchodzi, nie? Mm -hmm. Więc ja muszę w aktywny sposób powstrzymywać siebie przed hijackowaniem <laughs> y, scen pewnych, na, na przykład, nie? I zresztą. Mm, to nie jest tylko kwestia, kwestia moja, to, to jest kwestia generalnie mam wrażenie, że tego, Lęcz. że to jest generalnie kwestia ludzi, tak. Mamy generalnie dwa przykłady i wydaje mi się, że one. Jeden jest dawny, a drugi jest zdecydowanie świeższy, ale mam wrażenie, że one chociaż są podobne, to jednak są trochę inną sytuacją. Pierwszy, który, z którego ja się strasznie śmieję i jak się na to popatrzę w ten sposób, to mnie strasznie bawi, to jest ta rzecz w pierwszym odcinku, dlatego że. Jeżeli oglądaliście nasz pierwszy odcinek, to jest taka scena, w której Robert, Trevor i Rocky przychodzą do karczmy, w tej karczmie jest Agata już. I zanim poznają Agatę, to inicjuje się interakcja z Radu, nie, nie tak, jakim Tak, to jest tak? Czyli... Radu, to jest taki lokalny, e, lokalny bywalec Karszmy, mega głośny, Żuj. z którym celowo jakby zaplanowaliśmy z Oskarem scenę, że on generalnie będzie wygadywał głupoty, będzie agresywny, żeby przyciągnąć potencjalnie waszą uwagę. I w momencie, kiedy, tak. e, kiedy Radu zacznie się stawiać, to ma wkroczyć Agata, żeby jakby tu pokazać trochę trochę co to jest za postać, żeby miała fajne wejście, tak? Że ona usadzi hmm. tego radu, który podkuli ogon i po prostu, a wy się zainteresujecie, o, kto to jest. Tak. I generalnie wygląda, ta sytuacja wygląda tak, że moja postać, Robert, podchodzi do, znaczy reaguje na to jako pierwsza i staje temu radu na drodze, stając, próbując go jakby samym swoim, sam, samą swoją postawą zastraszyć. I ja rzucam w tym momencie na zastraszanie, rzucam słabo, więc nic się nie dzieje. I mam zamiar tę interakcję kontynuować, zamiast mam zamiar mu coś powiedzieć, jakby wejść w jakąś... Nie, dlatego, że w tym czasie Trevor próbuje go, nie wiem, złapać, czy coś tam próbuje jakoś na niego coś mu powiedzieć i w momencie, w którym jakby ja cały czas próbuję wejść w interakcję, ale nie, bo najpierw przerywa mi Adam, potem przerywa, po, kiemu też nie wychodzi i potem przerywa... Yy, przerywa mi Radek, którego Roki próbuje uderzyć z pięści tego typa i też nie trafia i wtedy wchodzi Agata. Co z punktu widzenia sceny, gdyby to odegrać na deskach teatru albo czymś takim, wygląda tak, że Robert podchodzi do tego typa, staje przed nim, po czym stoi i milczy i nie reaguje, nic nie robi, po prostu stoi jak kamień, bo nagle się wyłączył, zawiesił się, a reszta w tym czasie podchodzi, gada do niego, próbuje go uderzyć, a Robert, który rozpoczął tę interakcję, stoi i nic nie robi. Co jakby z punktu widzenia takiego gr grania w kolejce, no to okej, okay, no to było tak, jeżeli każdy po kolei ma szansę coś zrobić, no to jasne. Ja spróbowałem zrobić jedną rzecz, Radek jedną, Adam jedną, ale... Jak w walce, widzenia, tak? Czy jak, nie tak wiem, jak, jak robimy walce. te testy takie, czy coś nam się udało. Tak. Przy tym, przy tym w takiej scenie, no to nie jest tak, że wszystkie te osoby podeszły jednocześnie do tego samego typa i spróbowały zrobić jedną rzecz, tak? Tak. Więc zwykle w takiej scenie, jeżeli ja, jeżeli jedna osoba... Wy... Kwestia jest taka, że, że jasne, to jakby przeszło niezauważone. Ja mam wrażenie, że zwróciłem uwagę na jak to wyglądało dopiero jak montowałem ten odcinek, że to jest głupie. Ale generalnie widzowie nie zwrócili uwagi na to, bo... No bo działy się rzeczy, jakby, to... tak? Było um, przy interesujące. Tym, przy tym to jest wydaje mi się, że jeden, jedna z takich sytuacji, w których nawet jeżeli naturalne dla, dla danej postaci byłoby zareagowanie na daną scenę, to jako gracze powinniśmy mieć w głowie cały czas takie okej, okay, zróbmy miejsce raz na jakiś czas na solową scenę dla danej postaci. Jeżeli ktoś wchodzi w jakąś interakcję, zróbmy miejsce na tą solową. Dla mnie dobrym przykładem, z drugiej strony, z odcinka później, było, był Roki, który próbuje porozmawiać z panią w... Z Smery, tak? Z Mary, tak, z tą panią, która płacze, bo jej córka zniknęła. Tak, scena z w domu Mary, gdzie znowu Rocky podchodzi do niej i próbuje ją tam z nią porozmawiać, uspokoić ją i tak dalej i tak dalej. Tu znowu wyszło, wydaje mi się, że dobrze, dlatego że wszyscy zrobili miejsce Rokiemu. Gdyby to było tak, że Rocky do niej podchodzi, nachyla się z kanapką, a w tym czasie Trevor coś do niej krzyczy, a Robert próbuje do niej rozmawiać, a Agata gdzieś tam go ją szturcha, no to byłoby bez sensu kompletnie. Ale każdy robił trochę co innego, tak? To właśnie nie tak, że pozostałe postacie w ogóle nie miały udziału w całym wątku czy w scenie, tylko właśnie każdy trochę poszedł gdzie indziej, każdy robił trochę co innego. Mhm. I wydaje mi się, że to jest naturalna sytuacja, w której gramy w grę, która budzi emocje i pojawia się jakaś scena, dzieje się jakaś rzecz i w naszej głowie pierwsza rzecz, która się pojawia, jak ja na to zareaguję i próbujesz od razu zareagować. Więc wydaje mi się, że to wymaga trochę aktywnego powstrzymania się momentami. Plus czasem jest też tak, że Akurat Tobie przychodzi, nie wiem, super twoim zdaniem istotna rzecz, o której, o którą nie wiem, powinieneś teraz zapytać tę postać, tak? No bo z reguły jak rozmawiamy z jakimiś NPCami, no to żeby jakiś efekt wywołać, właśnie, nie wiem, zastraszyć kogoś przekonać, kogoś, wyciągnąć jakieś informacje. No i dajmy na to, nie wiem, ja na przykład słyszę, że Rocky rozmawia tam z tą panią, a nie wiem, nie zapytał o jakąś kompletnie podstawową rzecz, która, nie wiem, dla mnie jako gracza wydaje się jakaś taka, nie wiem, oczywista, więc od razu wbijam tam moją postacią, przerywam im ten dialog, żeby dopytać, nie wiem, jakiego koloru mia sukienkę, czy nie wiem, czy zostawia buty, nie? jakby jasne z punktu widzenia jakiegoś, nie wiem, skutecznego gameplayu, skutecznego rozwiązywania śledztwa, to jest istotne, ale moim zdaniem jednak trzeba poczekać, niech roki skończy scenę, przypuśćmy, a jeśli wtedy dalej na przykład uznam, dobra, nie dopytało wszystko, no to Agata też może podejść do tej kobiety, bo nie musimy tego robić jednocześnie, nie musimy tego robić właśnie w turach naprzemiennie. Eee, tak. <laughs> to jest tam. Mm, tak, więc to jest, wydaje mi się, że to jest ten taki balans, yy, który wszyscy muszą wyczuć, bo znowu z drugiej strony jest coś, co pojawia się też jako problem, z którym my w zasadzie mam wrażenie, że rzadko mamy do czynienia, ale jest też problem nadmier nadmiernego solo roleplayu. W sensie takiej sytuacji, w którym ktoś, chyba że czujesz inaczej, ale. ale... No właśnie w kwestiach dialogowych. Generalnie fajnie jak dialog prowadzi głównie jedna postać, prawda? Jeśli mm -hmm. właśnie rozpocznie dialog, dojdzie do czegoś, zakończy dialog, i dopiero właśnie potem ewentualnie inni ludzie jakoś tam zareagują. I mam wrażenie, że zwłaszcza odkąd y, wydarzyły się rzeczy z odcinka 10, jest wyraźna dominacja tego, kto prowadzi dialogi, ale to znaczy to ma uzasadnienie w charakterze postaci chyba, ale mam wrażenie, że jest też czasem. To jest coś, co też można zauważyć. I to. Jakby to jest mniejszy problem niż to takie wchodzenie sobie, wydaje mi się, i to mm -hmm. takie przekrzykiwanie się, ale jeśli z kolei właśnie jedna postać dosyć szybko jakby przejmie tę rolę, to ja gadam, nawet jeśli wychodzi do tej postaci najlepiej mechanicznie, to to też czasem no robi się takie gameplayowo, nie wiem, średnie pewnie dla reszty. Wiesz, to, 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 mm, mówimy trochę o innej rzeczy w tym momencie, mm -hmm. nie, bo. bo... Ja mam myśli coś takiego, że nie jest dobrze, jeżeli drużyna jest bohaterem zbiorowym, tak? Jeżeli mhm. w każdej scenie występuje każda wszyscy, postać, tak. i wszyscy jesteśmy, jakby nie, nie, ma, nie ma miejsca na to solo, raz na jakiś czas potrzebna jest sytuacja, w której okej, okay, to ja podchodzę do kogoś i prowadzę całą rozmowę, i nawet jeżeli ktoś stoi obok i ma coś do powiedzenia, to czuję OK, to jest rozmowa, którą prowadzi mhm. postać X. Nie będę się na chwilę odzywać, nie? Coś takiego jest potrzebne. Z drugiej strony sytuacja, w której tych scen jest zbyt dużo i gdyby, jeżeli ta, jeżeli jedna postać, wiesz, ktoś ci robi miejsce i ta jedna postać przyjmuje te sceny i potem prowadzi, i prowadzi, i prowadzi, no to w tym momencie to już jest taka sytuacja, że ten gracz, który prowadzi sceny powinien czuć, że okej. Okay. Mm -hmm czas już wyjść z tej to mojej skończyć. solo albo czas jakoś wciągnąć kogoś innego do tej rozmowy. Tak. To jest na przykład coś co moim zdaniem, żeby podać pozytywny przykład, bardzo fajnie wyszło podczas rozmowy u burmistrza w Walaki, czyli to był chyba odcinek 11, tak? Gdzie tam na początku 12 chyba a dobrze, dwunastu. 12, 12. Tak. Tam na początku, y, zanim bohaterowie wejdą do burmistrza, jakby umawiamy się, będąc cały czas in character, gdzie Trevor mówi do Agaty, dobra, to może ty spróbuj go przekonać, musimy z, z, jakby zrealizować w tej rozmowie to, to, to i to. Agata robi to, prowadzi te konwersacje jakby czując, że dobra, jakby już skończyłam tę zasadniczą część, to jakby ona z kolei zwraca się do Trevora, a czy może on by jeszcze chciał coś dopytać i tak dalej. I jakby na początku każde z nas ma takie dłuższe te fragmenty, a potem to się tak zaczyna fajnie skracać do tego, że faktycznie pod koniec każdy z nas dopowiada jedno zdanie, ale moim zdaniem to wyszło bardzo z takiej naturalnej dynamiki tych postaci w tym dialogu. Mhm. Więc to jest kwestia zbalansowania tego, bo w żadną stronę nie jest dobrze, tak? To nie jest, nie jest też najlepiej, kiedy kiedy drużyna jest zawsze tym bohaterem zbiorowym. No ale z drugiej strony masz tą taką sytuację, o której mówisz. I to, mówiliśmy o tym niedawno z Oscarem, nie? że to jest też często kwestia charakteru gracza, a nie postaci, że mm -hmm. ale, ale, naturalne jest to, wydaje mi się, że tą taką wygadaną postacią charyzmatyczną gra, osoba, która jest wygadana i nie ma problemu, tak? To znaczy, to znaczy, ok, charyzma w grze nie oznacza tylko i wyłącznie. Wygadania. Yy, wygadania, tak, tak to, to może to, być to, ja a prezencja prezencji, tak. No bo powiem. moja postać mhm. klasowo ma wysoką charyzmę. I był taki moment, że ja się autentycznie zastanawiałam, czy nie wybrać innej klasy postaci, która no też czaruje, ale nie opiera czarów na charyzmie, tylko na przykład nie wiem, na inteligencji. Bo powiedziałam Oskarowi wprost, że ja się nie czuję osobą, która jest w stanie super odegrać charyzmę na poziomie 20, tak? Na poziomie już takim mhm. no niebotycznym, tak? Czyli dużo wyższa charyzma niż ma przeciętny człowiek. Na co właśnie Oskarim wiedział, że spokojnie, że to nie znaczy tak, że ja muszę być super wygadana jakaś mieć, nie wiem, cięte posty i tak dalej, że jakby ta charyzma może wynikać właśnie w postaci, na przykład z tego, że budzi trochę lęku u innych, albo że oni czują do niej respekt i tak dalej. Więc, że właśnie to nie musi być ta zawsze super wygadana postać. Równie dobrze można mieć pewnie przeciętną charyzmę, czyli, nie wiem, być po prostu nieprzekonującym, a być gadatliwym, tak? Być jakimś takim, nie wiem, właśnie no. osobą, która czuje potrzebę, że zawsze wtrąci swoje trzy grosze, mimo, że mechanicznie, nie wiem, nie, nie po to, żeby kogoś przekonać, czy coś, tylko po, po prostu ma taki charakter, tak? Tak, to jest, to jest rzecz, o której my wiele razy dyskutowaliśmy z Oskarem, bo uważam, że to jest, że to, to jest tam taki, te, ta problematyczna część Dungeons and Dragons. Nie? No bo generalnie, jeżeli weźmiesz takie statystyki jak siła czy zręczność, no to to są statystyki, w których Twoja personalna siła czy zręczność nie mają żadnego wpływu na grę. Jakby to, że ty jesteś zręczna, a Twoja postać nie. Nie, nie tworzy żadnych problemów, bo jakby twoja nie, nie, nie muszę tego odgrywać, sposób. tak? Jeśli nie, tak. moja postać właśnie żongluje jajkami, to nie muszę żonglować na ekranie, tylko muszę to opisać jakoś tak, ładnie, tak? tak? Więc a, a z charyzmą jest ten problem, że jeżeli twoja, twoja postać ma charyzmę 4, a ty postanowisz z jakiegoś powodu odgrywać ją jako mówiącą kwiecistą mową i tak dalej, i tak dalej. No to nagle dochodzimy do tej sytuacji, w której twoja kwicista mowa nie działa na nikogo i twoje argumenty na nikogo nie działają, bo nie mają sensu. Wydaje mi się, że to jest troszkę jak z inteligencją, trochę zbaczamy z tematu, ale, tak. ale że, że musisz brać pod uwagę to, że jeżeli twoja postać ma jakąś tam charyzmę, to musisz pomyśleć, jak by tu ją odgrywać. Po raz kolejny, wysoka charyzma nie musi oznaczać, że musi być super wygadana, ale jeżeli jesteś raczej w drugą stronę, jeżeli jesteś super wygadaną osobą, a masz postać o niskiej charyzmie, to musisz jakoś wymyślić, jak, to, jak przedstawić to, że ta postać. Nie jest w stanie nikogo do niczego przekonać. Nie? Przy czym to wydaje mi się łatwiejsze, no bo jeśli naturalnie jesteś osobą z wysoką charyzmą wygadaną, to wydaje mi się, że i tak łatwiej ci odegrać to. Po prostu czasem się powstrzymywać, tak? Czasem, czasem nie mówić nic błyskotliwego, czasem właśnie odegrać to, że siedzisz w kącie, jak inni rozmawiają. O, z drugą strony trudniej, no bo jeśli naturalnie nie jesteś wygadany, no to nawet zdając sobie sprawę, że hej, to gra i udajemy pewne rzeczy, może być trudno, zwłaszcza nie wiem, na początku, zwłaszcza jeśli jesteś właśnie albo pierwszy raz grasz, pierwszy raz grasz z tą ekipą i tak dalej. Trzeba się gdzieś tam też dotrzeć. No i właśnie, to zależy też od tego, jak bardzo wygadane są inne osoby, bo jakby z reguły, jak mamy jakiś, jakąś grupę ludzi, tak? Mamy jakąś dynamikę, to Ktoś naturalnie wchodzi sobie w rolę lidera. Tak generalnie nie mówię tu o RPG. Mm -hmm. A są te osoby, które są takimi, powiedzmy, backup liderami. Czyli jeśli nie będzie innego lidera, to ta osoba wejdzie w tę rolę i sobie poradzi. Ale jeśli będzie inny lider, no to nie będzie z tą osobą konkurować, tylko ustąpi. I to jest na przykład to jest dokładnie ja. Jeśli okay. byśmy grali z samymi milczącymi osobami, to pewnie żeby je pociągnąć, ja bym na przykład była dużo mm. bardziej wygadana, a jak gram właśnie z osobami, które są super wygadane i super elokwentne, to nie będę konkurować z nimi o tę uwagę, przynajmniej właśnie mm. nie... Nawet jeśli, wiesz, scena by tego wymagała, postać by tego wymagała, to to jest mm. strasznie trudne, żeby czasem się tak wbić. Nie, że teraz ja mówię. I wydaje mi się, że to jest dobry moment na przykład, nasz numer dwa. Który się pojawił i który był dramatyczny. Więc opowiedz, jak to wyglądało z Twojej perspektywy, bo to jest generalnie problem, który, który ja dostrzegłem autentycznie dopiero przy montowaniu tego odcinka. Czy chociaż nie, chyba nie, rozmawialiśmy wtedy od razu, ale jakby w trakcie mm -hmm. tego. Nie, nie tego. Nie odczułem tego aż w ten sposób. Wiecie, ja potem powiem, dlaczego mm -hmm, tego nie odczułem dobra. też, ale to powiedz, o co chodziło. Dobra, więc przykład będzie z odcinka 10 Mgieł. Jeśli ktoś jeszcze tam nie dotarł, no to drobny spoiler, ale nic, nic super istotnego. Mamy scenę w sierocińcu. Po tym krótkim śledztwie, yy, tam trewora nie ma, mamy Rokiego, yy, Roberta i Agatę, którzy po krótkim śledztwie orientują się, że prawdopodobnie mamy demona, który opętał ciało jakiegoś chłopca, albo chłopca, który przyzwał demona. W każdym razie mamy dziecko i demoniczną obecność no i że to dziecko schroniło się na strychu. Więc nasi bohaterowie tam idą, no i tak, widzą bardzo dziwne dziecko, które bawi się ostrym nożem i bohaterowie postanawiają zagadać. No i pierwsza postanawia zagadać Agata z dwóch powodów. Po pierwsze, jest osobą, która najwięcej wie o demonicznych obecnościach i generalnie mogłaby to w jakiś sposób wykorzystać, nie wiem, właśnie dowiedzieć się, czy to jest bardziej opętanie, czy to może dziecko faktycznie przyzywa demona, generalnie o co chodzi, a może to wcale nie jest demon, tylko po prostu ktoś coś tam udaje. No i druga rzecz, Agata ma soft spot, jeśli chodzi o dziecko, i co już było wiadomo po odcinku z Wiedźmami, no więc generalnie na pewno bardzo by chciała pomóc, bardzo by nie chciała tego dziecka skrzywdzić, bardzo by nie chciała, żeby ten konflikt od razu eskalował. Ja myślę, że to jest też, tak. jest też trzecia, trzecia rzecz, to znaczy na, nawet nie patrząc na statystyki, to generalnie Agata jest najbardziej poukładaną osobą z całej drużyny, więc jeżeli drużyna ma cel porozmawiać z kimś, to jest tak jak wiesz, scena u burmistrza, wiadomo, że trzeba Agatę wysłać, niech porozmawia. Mm -hmm bo wiadomo, że cała reszta to debile albo psychopaci, albo nie hmm. żyją. To jest też jakby logiczne byłoby z punktu widzenia drużyny powiedzenie, wiesz, nawet in character, in game hmm. jakby, nie, nie tylko patrząc na statystyki. Hej, Agata, może pogadać z tym dzieckiem, bo ty się z nim najlepiej dogadasz hmm. po prostu, nie? Tak, no i Agata zaczyna tę rozmowę, i bardzo szybko ta rozmowa zostaje przerwana. Nie pamiętam, jakby czy przez Roberta, czy przez Rokiego, ale generalnie przez to, że Oskar w opisie, no to zaznaczył, że ten właśnie ten chłopiec tam złowieszczu się uśmiecha i bawi się nożem, pewnie potem jeszcze ten opis powtórzył. No to któryś z was nie wytrzymał i postanowił zareagować. Chyba Roki, chyba po prostu, żeby nagle tak, przerwać ten dialog. uwagę na nóż po prostu. Tak, odej nóż. Nie? Że coś tam wiesz. I zaczął do tego dzieciaka, tam oddaj mi ten nóż i coś tam. No i potem wkroczył Robert, który do, dokonał tej wymiany i tak dalej, wymienił nóż chłopca na swój. I większy nóż, tak, jeśli dobrze pamiętam. No i wtedy Roki nie wytrzymał, chciał wyrwać dziecku ten ostry przedmiot, no jakby w tym momencie. Nie, nie, czekaj, to no. jest istotne. W momencie, w którym on dostał ten sztylet, Agata mm -hmm. wróciła znowu do rozmowy. Tak, bo już się uspokoił, jakby był zadowolony. Dostał sztylet. No, ale zadowolony. jakby Roki nie osiągnął tego, co chciał. tak? Jakby Roki od po początku chciał, żeby dziecko nie miało róża w ręce, tak. tak? Żeby nie miało nic ostrego w ręce. Więc w tym momencie jak. No, zobaczył, co Robert zrobił, no to chciał już mu wyrwać ten, ten no, ostry tak, przetarg. No chwila minęła. Jakby ty tak, przez chwilę tak, porozmawiałeś, z tak, im tak. dwa zdania, jego on już mm -hmm. zaczął coś mówić, to Rocky znowu stwierdził, dobra, nie, nie, to da, ja mu wybieram ten. No, bo, tak. o, bo Oskar powiedział dalej, bawiąc się nożem. Tak. Po, po, dalej wpatrując się w nóż. To też tak. jakby wrócił do tego noża w narracji, więc wtedy. Tak, już... ale nie, jakby ma... dobra, to... nie stanowił jeszcze, wiesz, zagrożenia. W tym momencie generalnie no, siedział, bawił się nożem, tak? I Roki postanowił, hmm. że za wszelką cenę musi mu ten nóż wyrwać. No i w tym momencie, jakby Oscar, jakby no wiedząc, jakby, jaki ma plan na tę postać, no to stwierdził, że jakby jeśli ona zostanie w ten sposób bezpośrednio, jakby zaatakowana, zagrożona, no to jakby też kończy rozmowę i zaczyna się walka tutaj. No więc dialog został przerwany. Bohaterowie nie dowiedzieli się w sumie zbyt wiele. No i Agata plus ja zostałyśmy z takim takim trochę pustką, że ale jak to, ja jeszcze chciałam o tyle rzeczy zapytać, a może w ogóle dałoby się tego nie eskalować, może hej, dałoby się przekonać demoniczną obecność, żeby sobie poszła do cokolwiek, tak? Generalnie było jeszcze bardzo dużo niewykorzystanych opcji dialogowych w mojej głowie, ale no niestety nie zadziały się, bo, no, bo zaczęła się walka. Mhm. Jednocześnie wydaje mi się, że tutaj istotne jest powiedzenie tego, że w zasadzie każde z tych zachowań, które się pojawiło, było in character. Więc to nie, to nie jest tak, że Roki zrobił co, coś, czego Roki by nie zrobił, bo, bo mm -hmm. coś tam nie. Zwykle takie sytuacje, zwykle takie problemy są gdzieś na linii takiego, że, że okej, okay, zachowanie, mam wrażenie, że zasada powinna być taka, że zachowujemy się jako postać in character, ale są takie momenty, kiedy musimy ten charakter troszkę zawiesić nie robić czegoś wbrew ale zawiesić go, dlatego że. Bo, że jesteśmy też ludźmi, którzy grają ze sobą i muszą sobie zrobić trochę miejsca, nie? Z mojej perspektywy wyglądało to tak, że generalnie Robert był taką postacią, która, która działała w tej scenie i w każdej innej tak naprawdę dość reakcyjnie. Robert nie był raczej tą postacią, która inicjowała interakcje, która zaczynała rozmowy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? Ale jednocześnie, Rob jakby mój mindset u Roberta był taki, że Robert, jak coś słyszy, to to komentuje albo mówi, albo reaguje w jakiś sposób, albo zastanawia się, jakby tu mu pomóc, nie? Więc dla mnie naturalną reakcją w sytuacji, w której. Roki chce ten nóż dostać, a Robert sobie myśli, no jak to Roki chce dostać nóż, dziecko chce mieć nóż, to trzeba wymienić, nie? Bo na tym to polega. Więc jakby ze strony, Rob ze z mojej strony, jakby to było. Ja nawet nie zastanawiałem się nad konstrukcją sceny, ja po prostu reagowałem mm -hmm. na to, co widziałem. Gdyby Roki nie zareagował, to ja bym nie zareagował na to, co, co zrobił Roki. Mm -hmm. A gdybym ja nie zareagował, to Roki nie zareagowałby po raz kolejny, bo dzieciak nie miałby sztyletu, więc to jakby to eskalowało też, nie? Że jakby reakcja na reakcję, na reakcję. Gdybyś ty prowadziła ten dialog od początku. To prawdopodobnie Robert by w jakiś sposób reagował na to, co ty robisz, niekoniecznie psując aż tak sytuację, bo prawdopodobnie byłoby to mniej. Mogłoby być sobie zdecydowanie mniej. Nie wiem, nie wiem, co by zrobił, ale mogłoby to mniej zepsuć sytuację. A jednocześnie też jest kwestia tego, że mogliśmy to też zaplanować lepiej, tak? Mogliśmy zamiast wbijać we czwórkę na ten strych, to mogliśmy zastanowić powiedzieć, okej, okay, tam jest ten dzieciak, niech Agata pójdzie z nim porozmawiać. To jest mhm. też coś, czego się uczymy. Trochę jak w Strażnika Galaktyki, gdzie w zasadzie tak. była dokładnie taka scena. Nie wpadliśmy tam we czwórkę do tamtego pomieszczenia biblioteki. Tylko stanęliśmy pod drzwiami, ok, jak tam ktoś jest, no to niech Mantis wejdzie i spróbuje zagadać. Tak, no i jeśli coś się scenę, wydarzy, to biegniecie, jakby zdążycie, tak? Jesteście tak. zaraz obok. To... Mhm. Tu, tutaj też jakby pojawiło się to, że zresztą tych strażników nagrywaliśmy już po tym, jak po tej scenie, zdążyliśmy w mgłach, zdążyliśmy porozmawiać o tym, tak? Mhm. Zrobiliśmy scenę w mgłach, to by się to nie podobało, źle się z tym czułaś, to nie jest yy, dziwne zupełnie. Porozmawialiśmy o tym, zwróciliśmy na to uwagę też, co mi się wydaje istotne, Także że powinno się mhm. zamiast trzymać tę frustrację w sobie, no to trzeba pokazać po prostu o tym, że coś poszło nie tak. No z reguły nikt nie robi tego złośliwie, tak? Jakby yy, zakładam, że gramy z ludźmi zawsze, z którymi się lubimy i to nie tak, że ktoś to robi, bo haha, to teraz ja tu chcę pogadać koniecznie, bo jestem taki super ważny. Tylko właśnie wszyscy robimy odruchowo, tak? No też pod emocji, pod tego, co się dzieje, no wczuwają się w te postaci, no i... I po prostu czasem, czasem, no po prostu się nie wpadnie na to, tak? Wydaje mi się, że trzeba też brać poprawkę na to, na przykład, że. Mówię, ja mam taki charakter, ja widzę po sobie, że ja muszę aktywnie, mm. aktywnie zastanawiać się, kiedy zrobić miejsce komuś. I ja staram się robić takie rzeczy w rodzaju, okej, okay, ty porozmawiaj z tą osobą, bo, te, bo ciebie mniej wkurwia, nie, czy cokolwiek. Mm -hmm. Ale z drugiej strony masz, to zawsze jest inaczej, nie? no bo na przykład znowu z drugiej strony, w przypadku Radka, no nie powiedziałbym tak, że, że on jest gratą najbardziej charyzmatyczną postacią albo coś takiego. Raczej mam wrażenie, że Radek, ponieważ to jest jego pierwsze zetknięcie z RPG, to, że on ma taką radość, radość nowego gracza, który po prostu jest w tym, wkręca się w to wszystko i po prostu mm. próbuje, próbuje reagować natychmiast na, na to, co się dzieje, nie? No po prostu, to generalnie to no, po prostu jak się rzeczy. w coś bawisz, to no, po prostu chcesz brać udział w grze cały czas, w sensie, nie wiem, w każdej mm. scenie, tak? No bo, no bo to jest gdzieś też naturalne mm -hmm. chyba. To jest też, to jest, wiesz, też takie... Mam wrażenie, że wiesz, grasz w RPG i musisz z jednej strony musisz się skupiać nad tym, jaką postać tworzysz, co mm -hmm. twoja postać zrobiłaby w tej sytuacji, ale jednocześnie nie możesz dać się temu kompletnie ponieść, bo musisz cały czas mieć z tył głowy, że jesteś częścią jakiejś historii, i trochę wszyscy współreżyserujemy tę historię i się nią w, w jakiś tam w jakiś tam sposób dzielimy. A u nas jest to dodatkowo utrudnione, no bo my nie tylko myślimy o tym, jak się bawimy przy stole, ale cały czas mamy gdzieś też z tyłu głowy, że ktoś to będzie oglądał. I że to, co dostarczymy jako finalny produkt, powinno być też ciekawe dla widzów Czyli generalnie, nie wiem, żeby postacie nie, wiem, nie przykrzykiwały się, nie mówiły jedna przez drugą, tak? Bo na przykład, no, jak grasz z ludźmi w pokoju, to raczej wszyscy się słyszycie. Jak to nagracie, to niekoniecznie. Albo właśnie też, żeby nie było jakichś super wielkich dłużyzn, żeby nie było tak, że właśnie jedna osoba stoi 15 minut na tam, nie wiem, godzinny odcinek, rozmawia z kimś, a pozostali siedzą, nic nie robią, patrzą po ścianach. Jakby to też jest jeszcze ta dodatkowa rzecz, która trochę nam tutaj utrudnia y, zadanie. Jeszcze jedną rzeczą, która jest istotna, wydaje mi się... Pewnego rodzaju podział kompetencji w drużynie. To znaczy. Zwyczajowo dobra drużyna w RPG i, jakby, naturalnie w ten sposób powinna działać ta gra, jest w jakiś sposób podzielona według kompetencji, nie? Mm -hmm. To może być różny podział, ale zwyk zwykle jest jedna osoba, która jest tym silną postacią, jest jedna osoba, która jest tym zręcznym złodziejem, jest jedna osoba, która jest wygadana i charyzmatyczna, albo jest w stanie kogoś przekonać, jest jedna osoba, która jest inteligentna. Jakby, ten podział nie jest stały, można wypełniać różne role w różny sposób. Jest też na przykład klasa barda, który generalnie. Mo, mo, jest, wszystkim po u, trochu. jest wszystkim po trochu, tak? I jest w stanie siłą, ale... uzupełniać luki drużyny i jest też w stanie za pomocą swojej magii i sztuki jest w stanie wzmacniać pewne umiejętności drużyny w jakiś sposób uzupełniać te, te luki, ale zawsze jest ten podział jakiś tam, zwykle nie gra się czterema barbarzyńcami na przykład, tak? A, ale ani też zwykle czterema bardami. Tak. E, można to by było robić. ciekawe, jakby odgrywać trupę teatralną i każdy gra Tak, bardem. tak, jest taka w ogóle opcja, zwłaszcza, że możesz, bardów też możesz mieć wielu, tak? Możesz tak, różne specjalizacje w, mieć w tych bardach, Tak, prawda? jest ten taki jeden, który ma tarczę i tak dalej i, i jego sztuką jest walka czy coś tam, nie? E, więc... E, piruety, ale, ale... Nie? nie? wiem, czy to jest dostało w, tak, w czasach Baldur's Gate 2 jest... były te piruety obro... defensywne. Jest... Ofensywny, ofensywny. Słuchaj, jest w ogóle dużo bardzo. Jestem taki od pojedynków, jest. Tak, tak, jest. Nie pamiętam jak się nazywa po polsku, szczerze mówiąc, ale jest też. Teraz w ogóle paranoja, dlatego że weszła w nowym podręczniku pojawi się taka nowa szkoła bardów, która jest przeniesieniem z szkoły z takiego innego podręcznika, z takiego innego świata, w którym się rozgrywają w sesje w klimatach mitologicznych, nie? O. I tam pojawiła się ta, taka nowa subklasa Barda, którą przenoszą do głównego podręcznika. I jej featurem na trzecim levelu jest to, że każdy rzut na, na oszukiwanie albo na przekonywanie poniżej 10 liczy się jako 10. Okay. Czyli nie możesz rzucić poniżej 10. Mm -hmm. Co jest o tyle paranoidalne, że moja postać, moja Bartka w tej naszej głównej kompanii z Oscarem, w tym momencie do uszkiwania ma Nasza plus 11. Tam na mgły to tam gdzieś, tam trzecie miejsce. Tak, tak. Nasza nie, główna nie, kampania z Oscarem. główna czy druga? Nie wiem. Wstranocz... Są... <śmulny> Mgły są w sumie teraz tą główną, nie trochę, bo tamtą gramy raz na dwa tygodnie, jak mamy czas. W każdym razie, moja Bartka tam ma plus 11 do oszukiwania. To oznacza, że w taki... gdybym miał tamtą szkołę, to mój minimalny wynik oszustwa to byłoby 21. No i super. Co jest. Ekstra, znaczy, dobra, ale to jest ekstra, trochę nudne, ale... no, kiedy nie ma dziwne, tego elementu trofia, nie? nieprzewidywalności, że ten super ważny rzut akurat może kompletnie komuś nie wejść. Tak. E, przy tym w, e, wracając do tematu, jest ten taki podział naturalny w drużynie, ale często jest tak, że postaci o, o pewnych rolach blokują postaci o innych rolach. Mam na myśli to, że jeżeli mamy postać, która jest. I tu bez wskazywania, że to jakby nie jest, nie, nie jest, mhm. nie jest, nie jest nasz konkretny przykład, ale sytuacja, w której w której mamy na przykład kogoś, kto jest brutalnym wojownikiem, barbarzyńcom czy kimś tam, fajterem i mamy rogue'a złodzieja, to metody brutalnego wojownika wykluczają użycie metod złodzieja. Jak już rozwalisz drzwi w domu, to już się do nich nie włamiesz, nie? Mhm. W drugą stronę to działa okej, okay, tak? Może być tak, że spróbujmy się zakraść, a jak nie wyjdzie, to wtedy wyciągamy topory i rozwalamy tak. drzwi i się zaczyna walka. Ale jakby te w drugą stronę to nie działa, tak? Więc. Mm, tak samo z rozmawianiem, tak? Jeśli na przykład najpierw tak, spróbujesz tak, no. kogoś przekonać, zastraszyć, okłamać i nie wyjdzie, no to trudno, to wtedy albo nie wiem, powiedz mu prawdę, albo też dojdzie do walki, tak? A jeśli właśnie z kolei w jakimś momencie przerwiesz dialog, żeby wykazać agresję, no to już nie cofniesz, tak? Już nie wrócicie hmm. do tego dialogu prawdopodobnie. Tak, i to jest też sytuacja, w której trzeba. Czasem się zastanawiać nad użytymi metodami, tak? Dlatego, że okej, okay, u nas to nie jest problem. U nas była jedna sytuacja, w której wydaje mi się, że była jedna sytuacja, w której sprawę dało się załatwić po cichu, młyn. ale i to był młyn, tak? E, przy tym przy tym to jakby to nie jest tak, że mam problem jakikolwiek z tym, bo, bo to było rozegrane na poziomie postaci. To znaczy prawdopodobnie, gdybyśmy byli po cichu. To jest duża szansa, że Robert byłby w stanie te dzieci tam wyciągnąć z tego młyna i po prostu z nimi wyjść, tak? Po cichu. i nikt by nie zauważył. Ale to nie jest, nie jest problem, to, to był jeden przykład, ale jeżeli przy każdej sytuacji, w, mówię nie u nas, ale, ale w jakiejś hipotetycznej drużynie, albo nawet u nas, gdyby był taki mhm. przypadek, że przy każdej sytuacji, w której można załatwić sprawę po cichu albo za pomocą rozmowy, to Radek wyciąga topór i zaczyna napierdalać, nie? Mhm. No, to w pewnym momencie byłoby tak. Nawet jeżeli to byłoby zgodne z jego charakterem, to w pewnym momencie podejrzewam, że ja, jako postać, która była oparta na zręczności, czy ty, jako postać oparta na charyzmie, mielibyśmy takie, okej, okay, dobra, nasze metody nigdy nie stają się, nie stają na pierwszym miejscu, a jednocześnie postacie oparte na tych rzeczach z reguły są mniej skuteczne w walce, na przykład, nie? E, to znaczy. Wiesz, no, nie ja, nie to żartuję. Nie, wiesz, to to Zobaczymy, zarzut... jak będą walki dalej. To no zależy od sytuacji, mm -hmm. no bo na przykład wiesz, taki rogue jak Robert, no to był mm -hmm. super DPS-em, tak? tak? On, wy on wykręcał niesamowite wyniki, ale jednocześnie był, wiesz, jakby go coś tam uderzyło, to leży, nie? I nie miał żadnych czarów, nie miał niczego, mm -hmm. tak? To jest, to jest postać, która jest oparta tak naprawdę tylko i wyłącznie na szybkości działania. Pada, Możesz zrobić więcej. działa i ucieka, żeby nie dojść. Tak, spada, działa i ucieka, odsuwa się, jest w stanie zaatakować i wycofać się, i zaatakować i się schować. Generalnie jest w stanie robić dużo rzeczy. Jest w stanie więcej robić rzeczy niż innych, ale to są wszystko podstawowe rzeczy, tak? Mhm. To on, on jest w stanie robić rzeczy, które są dostępne dla wszystkiej innej klasy. Ka każdej innej klasy, tylko szybciej. Mhm. To jest jakby to, tak? Jakby każdy może się schować, każdy może się y zrobić unik, tylko że dla innych to jest akcja, dla niego to jest bonus akcja, więc jest w stanie atakować i robić te rzeczy, nie? Mhm. Ale generalnie, jeżeli jest bardzo y y mordercza walka, y no to. No, to jego zadawanie obrażeń może się skończyć bardzo szybko, tak? Również jest to mechanicznie. Często role, które wypełnia dana postać w drużynie, to są role, które niektóre nadpisują inne, tak? Zwykle siła, jako rozwiązanie, jest tą ostatecznością, tak? Jak już użyjesz siły, to już nie użyjesz zależności, mhm. nie użyjesz przekonywania. Nie wiem, czy coś tam jeszcze jest takiego, tak naprawdę, nie? Więc jeżeli jest postać, która, zwłaszcza jeżeli jest postać, tak? Która jest brutalna, która chce bezpośrednio atakować i tak dalej, i tak dalej, to zwłaszcza ta postać jest w stanie zapuścić zabawę innym. Ale podejrzeć, że to działa w różne strony. Wiesz, różnie, no też na przykład nie wiem, jeśli Y, przypuśćmy w naszej drużynie bywało tak, że próbujemy komuś coś y, powiedzieć i kogoś y, do czegoś przekonać i wciskamy mu kłamstwo, a na przykład Robert od razu zdradzał prawdę. To to było totalnie in charakter, jakby nigdy nie zepsuło nam zabawy, ale jestem sobie w stanie wyobrazić sytuacje, w których na przykład mogłoby, nie. Mhm. Ja też staram się to trochę mimo wszystko. Wiesz, sterować mm -hmm. tym trochę. Przy tym też wyobrażałem sobie taką sytuację, że jeżeli na przykład przed wejściem do domu burmistrza powiedzielibyście Robertowi, hej, słuchaj, Robert, nie możemy powiedzieć mu o tym, o tym, ani o tym, to Robert by to zrozumiał, że coś jest oszustwem. Nie? W sensie, mm -hmm. że to nie jest tak, że on nie był, dale był daleki od tego konceptu. Tylko, że wiesz, to były takie sytuacje, w których. Ludzie zakładali pewne rzeczy, a on tego nie czuł, że On Nie rozumiał, czemu kłamiemy pewnie w ogóle, tak? to, to w było czym jest sytuacja, problem? W... Właśnie, nie, niekoniecznie. Aha, tak, ale okay. to znaczy taka sytuacja, w której Irina mówi, słuchajcie, skoro tu już jesteśmy, to, to może zapytamy tych wistanik jakoś, jak to jest, że oni wychodzą z tego. No to Robert mówi, no to zapytajmy, nie? no mm. i pytaj. No i tyle, jakby nie powiedziała, że delikatnie, że tak, żeby nie, nie wypytać. Tak, może tak dyskretnie, jakby... nie? Że coś... Dyskretnie, jakby nic takiego się nie pojawiło, po prostu było OK, to powinniśmy ich zapytać, no to zapytamy. Jakby może zapytalibyście, zwłaszcza mm. powiedziała coś no to Robert, okej, okay, no spokojnie". No albo wie, jak wchodzimy, wchodzimy do jak do i tam ten Władysław mówi, że nie, dobra, tutaj nie wolno mówić imienia strat. Po czym coś tam Robert w... przy pierwszym strażniku, o, tu nie wolno mówić imienia strat, coś tam nie, zapamiętaliśmy, ja nie? Ja że obiecujemy, no bo. No, bo no mówi, czy, obiecujemy czy, czy znacie nie zasady, tak. Czy znacie zasady, czy uchodźcie do lalki, czy będziecie dobrze zachowywać? Mówi, tak, tak, obiecujemy nie mówić strat i tak dalej, nie? Jakby spokojnie. I to, to on rozumiał, że nie powinien mówić strat, ale on zapytał go o te zasady, więc powiedział, tak, rozumiemy zasady, żeby nie mówić strat, nie? I to wiesz. Dobra, więc tak już zmierzając do końca, wydaje mi się, że. Podsumowanie jest takie, że trzeba pamiętać o tym, że jasne, odgrywamy jakieś postaci, i często, jakby najprostszą metodą na odgrywanie tych postaci jest to, że siadasz i jesteś w mindsetie tej postaci przez całą sesję, i po prostu starasz się robić to, co ona by zrobiła w tej sytuacji. Ale mimo to trzeba mieć gdzieś tam z tyłu głowy, że jesteśmy też ludźmi przy stole, i że każdy chciałby mieć ten kawałek swojej sceny, a często ta osoba, która jest bardziej. Jest bardziej po prostu, często jest w stanie te, tej drugiej osobie to zepsuć. I to działa w różne strony. Bo a propos tej walki, wydaje mi się, że to też może działać tak, że nie wiem, jeżeli ktoś jest super wygadany i super charyzmatyczny i zawsze przegada każdego, yy, wiesz, każdego. Tak, bo ma to plus 10 od razu tak. na przekonywanie, jeszcze plus 10 z czegoś no to, tam, nie? To ten, ta osoba, która jest super w walce, może w pewnym momencie czuć, dobra, tych walk nigdy nie ma, nie, bo ja zawsze zawsze ktoś nigdy się mi nie da wykazać. No, bo tu wchodzi Więc ten Bart, Dwilka to... w lesie przykonał, nie, żeby tam poszedł, tak, poszedł przeszedł na gdzieś. wegetarianizm, nie i tak. koniec, nie Więc ma, to jest nie walczymy. i ze strony mistrza gry trochę zbalansowanie tego, ale też przede wszystkim ze strony graczy, bo Oskar nie zawsze może na przykład mistrz gry w ogóle nie zawsze może zareagować. Tak w momencie, w którym już wiesz, była ta scena z nożem, no to Oskar nie mógł powiedzieć: "Nie, nie, stójcie, dajcie mówić Agacie, nie, od, nie bierzcie mm. tego noża". No nie, no, jak no, ktoś nie może na to wpłynąć. Nie? Tak, no jakby, jakby... Mistrz gry generalnie wydaje mi się, że ma dużą rolę w tym, żeby każdemu zapewnić coś do roboty, żeby każdemu zapewnić, nie wiem, wątki, którego będą interesować, każdemu zapewnić możliwość zrobienia czegoś na danej sesji, no ale generalnie jeśli mamy sesję, jakby mamy scenę, gdzie no de facto mistrz gry prawie nie bierze w niej udziału, tak, opisuje tam, nie wiem, tylko reakcję mhm. tego NPC-a, z którym roz rozmawiamy, no to no, trochę, trochę nie ma co zrobić, znaczy jeśli te wydarzenia właśnie toczą się tak szybko, no to, no to znaczy mógłby powiedzieć, że, ale chwila, moment, nie, wiem, nie robisz tego, bo ten dialog jeszcze się nie skończył, ale on też nie wie, tak? Jakby mhm. Oscar w sumie nie wie, tak? Czy ja jeszcze chcę coś powiedzieć, czy, czy nie? Czy to już Ale jednocześnie, nie? Wiesz, jakby nie było postać, może przerwać drugiej postaci. No tak, dialog, tak, tak, tak. To... I to może być często ten charakter, więc to jest kwestia. Bo to często są rzeczy, często takimi problemami są sceny, które to nie jest tak, że ktoś coś zrobił out of character, jakby z mhm. punktu widzenia postaci było to zupełnie normalne i zupełnie. By mogło się zdarzyć, ale jednocześnie mówię, cały czas powinniśmy pamiętać o tym, że poza tym, że wcielamy się w postaci, jesteśmy też graczami, i raz na jakiś czas powinna nastąpić ta nienaturalna scena, kiedy jedna postać rozmawia, a reszta nie interesuje się tym. Dlatego, żeby ten jeden gracz się mm -hmm. dobrze pobawił przez chwilę. nie? Tak wiem, że Oscar nie lubi w rozdzielania stronę. graczy, a ja na przykład lubię. Ja uważam, że co jakiś czas rozdzielenie graczy super działa, no bo wtedy właśnie naturalnie wychodzi to, że ktoś może sobie, nie wiem, jakiś dialog, jakąś scenę poprowadzić tak, jak sobie tego życzy, tak? Tak mm. jak nie wiem, na przykład właśnie w sieroci tylko Trevor rozmawiał z panią dyrektor i potem tam poszedł na, powiedzmy, swój mini-quest i super, tak? I jakby mógł się tam w pełni wykazać, w pełni się skupić na tym, co on chce osiągnąć. No właśnie, nasz błąd polegał chyba głównie na tym, że dobra, to wszyscy leziemy na ten strych, żeby nie rozdzielać się jeszcze bardziej, a może czasem trzeba, tak? Nawet jeśli, wiesz, te postaci po prostu te pięć minut postoją sobie po prostu patrząc się na ściany w pokoju dzieci. No, ale jakby generalnie chyba konkluzja powinna być taka, że no właśnie gadajmy o tym, i że to może przynieść tylko jakby dobre skutki, tak? No bo właśnie z reguły to nie okazuje się, że ta druga osoba nie chciała zrobić ci krzywdy, nie chciała zrobić ci przykrości, nie chciała, nie wiem, super wypaść, tylko po prostu zrobiła to totalnie odruchowo, nie myśląc o tym, bo to się wydawało komuś naturalnym odruchem w tej scenie. A jak sobie o tym powiemy? No to właśnie każdy, kto generalnie jest, nie wiem, fajnym człowiekiem, no to później będzie miał to gdzieś z tyłu głowy, tak? Jakby hmm. wydaje mi się, że myśmy sobie też trochę powiedzieli, że właśnie jeśli coś jest ważnego dla danej postaci, dla jej backstory, to jest coś jest szczególnie, wiesz, wiemy, że ta postać to z tym się kojarzy, tak? Jak Agata, Demony i Dzieci, e, albo nie wiem, e, ro, Robert i Statki, czy cokolwiek, no to dajmy tej postaci e, ten kawałek tortu. Chyba tyle, jeżeli chodzi o ten temat. Wydaje mi się, że był spoko i że to jest ważny temat do obgadania. Yy, tak jak ja mówiła, jeżeli ktoś jest fajny, to nie będzie miał problemu z tym, jeżeli mu zwrócicie uwagę, że z czymś źle czujecie, a jeżeli ktoś nie jest fajny, to nie grajcie z nim w rpg Tak. No, Generalnie tak, nie grajcie z niefajnymi ludźmi, bo to jest, wydaje mi się, bardzo takie problematyczne. No bo niby wcielamy się w te postaci, ale potem są rzeczy, które, mimo że wydarzyły się w grze, gdzieś tam potrafią jakoś na nas wpłynąć, tak? Jakoś właśnie tak, na tak nas jako trzeba... ludzi. Trzeba pamiętać o tym, to jeżeli ktoś nie gra w RPG, to, nie wiem, ogląda kanał na przykład mm. nasz, ale nie gra w RPG, to to się może wydawać abstrakcyjne czy tak. dziwne, ale to, że angażujesz się w tę postać, wymyślasz ją, wymyślasz jakąś psychologię, ja na przykład bardzo się staram ułożyć nawet nie tylko światopogląd czy historię, ale przede wszystkim postać pod kątem psychologicznym. Jak ona myśli, co ją denerwuje, co ona lubi, co ona, w jaki sposób ona się zachowuje, dlaczego, co wpłynęło mm. na to, że ona się tak zachowuje. Jak jesteś w manicach tej postaci, to to zaczyna być bardzo emocjonująca sytuacja, tak? To nie jest tylko to, że o, ktoś wkurzył cię przy jakimś wymyślaniu historii. Mm. To jest kwestia tego, że w coś, co ty wkładasz emocje, energię i tak dalej, i tak dalej, nagle ci nie wychodzi. To działa w wiele stron zdarza się, że ja na przykład, wiesz, coś źle odegram i potem się z tym czuję też źle, mm -hmm. bo wiem, że kurczę. Moja postać zachowała się przez, przeze mnie, przez moją, nie wiem, zbyt szybką reakcję. Moja postać zachowała się w taki sposób, jaki by się nie zachowała. A to jest moja postać, która jest jakby przeze... jest pod moją opieką, niejako? Nie? Tak. Więc, więc to jest emocjonalna rzecz i wydaje mi się, że to przede wszystkim warto rozmawiać i warto ogarnąć ten problem. Tak, no i ale generalnie wydaje mi się, że jeśli to przeżywacie, to znaczy, że robicie coś dobrze. No ja pamiętam, że ja bardzo to przeżyłam. Tam, jeśli ktoś czyta notatki naszych postaci, to wie świetnie po prostu, co tam potem Agatha na wypisywała w notatkach, żeby gdzieś tam, <laughs> gdzieś tam wyartykułować, powiedzmy, też moje emocje. No. I, I wyszło dobrze. No, jakby też jesteśmy bogatsi o jakieś tam doświadczenia, o jakieś ustalenia, mm -hmm. I, i wydaje mi się, że jakby w kolejnych odcinkach też będzie widać pewien właśnie progres, czy o, właśnie w tym łączacie, o którym wspominałeś w strażnikach galaktyki, widać wydaje mi się, postęp do tego, jak pozwalamy każdemu mieć ten swój moment. Mm -hmm. Tak, że to było nagrywane praktycznie bezpośrednio po, i widać no, było, że. Ta kolejnego rozmowa, dnia, czy coś, no. Tak, że ta rozmowa o tamtej scenie wpłynęła na to, w jaki sposób y, strażnicy wyglądali, więc y, to wydaje mi się, że jest dowód na to, że jak się o tym porozmawia, to wyciągamy wnioski. Dobra, ten odcinek będzie i tak prawdopodobnie wyjątkowo długi, więc będziemy kończyć, zwłaszcza, że za chwilę nasza premiera możecie o. teraz zgadywać, kiedy to nagrywamy, mhm. e, więc. Dzięki, Oskar w takim razie. A nie, przepraszam, to Marta. Nie ma sprawy. Powinieneś nie mieć nie, nie, wiem, nie masz słuchawki. Tak mieć czapkę masz z daszkiem suchawki. mieć. Ten... No. no widzę właśnie między no. włosami. to na następny masz, odcinek ale... obiecuję przyjść w czapce. Czapce z daszkiem i mm. mówić: Trzymajcie się, cześć. Trzymajcie się, cześć.